Oto Apple iPad Air, który zadebiutował pod koniec zeszłego roku w dwóch kolorach, w srebrnym oraz gwiezdnej szarości. I możemy kupić również model, który posiada tylko łączność Wi-Fi, a także model, który posiada Wi-Fi plus modem 4G LTE. I mamy dostępne cztery pojemności: 16, 32, 64 i 128 GB. Oto model, który posiada 128 GB wbudowanej pamięci. W porównaniu do poprzedniej generacji iPada, iPad Air jest lżejszy, mniejszy i wyglądem jest zbliżony do mniejszego brata, czyli iPada mini z Retiną, który pojawił się również w zeszłym roku. Z tyłu oczywiście mamy informację, jaka to jest wersja, 128 GB, jak wcześniej wspomniałem, i budowany modem. I oczywiście mamy numer seryjny, a także informacje, co znajdziemy w środku, czyli mamy tablet, mamy kabel Lightning, mamy ładowarkę, mamy instrukcję. Jako że to jest model, który posiada wbudowany modem, mamy również kluczyk do wyciągania karty nano SIM. Podobnie jak w iPhone 5 czy w iPadzie mini z Retiną. A także w poprzednim iPadzie mini. Okej. I tutaj mamy naszego iPada Aira. I wow, jest lekki autentycznie. Wow. Cycki opadają. Okej, następnie mamy naszą ładowarkę. Jest to ładowarka o mocy 12 W. Tutaj mamy nasze papierki. Jak już wspomniałem, mamy oczywiście kluczyk. Mamy oczywiście dwie naklejki Apple, jakby ktoś potrzebował. Jakieś informacje. Skrócony informator. Co, gdzie jest? Tak, jakie mamy przyciski, oczywiście to wiadomo. A tutaj mamy kabel Lightning o długości 1 metra. Okej, tutaj mamy naszego iPada. Z tyłu możemy zobaczyć, że mamy biały pasek. I ten biały pasek oznacza, że mamy budowany modem. I wcześniej ten biały pasek był czarny. Taka mała zmiana, ha, ha, ha. Ooh, yeah. Wow. I oczywiście tak. U góry mamy wejście na słuchawki, mamy przycisk do uruchamiania urządzenia. Z boku mamy przełącznik do wyciszania, ewentualnie zablokowania rotacji ekranu, a także mamy przyciski do regulacji głośności. I tutaj jeszcze mamy głośniki stereo, jednakże teoretycznie nie można ich nazwać głośnikami stereo, ponieważ powinny być umieszczone na dole i na górze urządzenia, są tylko na dole. I oczywiście mamy łącze Lightning. No i tutaj mamy jabłko. Hola amigo! Pierwsze uruchomienie, pierwsza konfiguracja. iPad witaj. I w tym momencie nasz iPad jest skonfigurowany i zaczynamy. Hello. Wow. Tak więc to był unboxing iPada Air. Jeśli podobał się ten film, nie zapomnij kliknąć kciuka w górę, a także zasubskrybować mojego kanału.